I ewentualnie odpowiem oczywiście potem na wasze pytania, tak? O, teraz widzę, troszkę osób przybyło, także napiszcie, jeżeli są nowe osoby, to niech napiszą na czacie ja. A dzisiaj w skrócie, no tak, chciałabym wam przedstawić, o co ogólnie chodzi w projekcie oraz no, powiedzieć też o promocji, która trwa na pakiety do 20 stycznia, znaczy praktycznie za dwa dni się kończy, tak? Z takich nowości, no to najważniejsza sprawa jest taka, że cały czas projekt się bardzo dobrze rozwija. W grudniu był pokaz prototypu kolejki na Białorusi. Można było już zobaczyć tą kolejkę, jak jest zbudowana na żywo. Codziennie rejestruje się praktycznie około 3000 nowych inwestorów, czyli jak widzimy, jest to projekt bardzo rozwojowy. Również jest już kształcona kadra, czyli osoby, które będą w przyszłości obsługiwać tę kolejkę, czyli po prostu personel jest w tej chwili szkolony, dlatego no widzimy, że jest to rzeczywiście wszystko na skalę międzynarodową. Tutaj widzimy zdjęcia z tego pokazu kolejki, który ten pokaz odbył się w grudniu na Białorusi w miejscowości Murina Gorka, czyli ta kolejka widzimy jest cały czas budowana. Natomiast w tej chwili właściciel pojechał do Indii i w Indiach jest podpisywany już kontrakt na 12 kilometrów trasy Skywaya, czyli po prostu tam i tamtejsze władze zgodziły się, że Skyway jest tam po prostu potrzebny. No i pomiędzy miejscowością Dharmasala a Mcelodgain, nie wiem jak to przeczytać, jest po prostu, ta kolejka będzie budowana, także to jest bardzo ważna informacja. No to tyle, jeśli chodzi o takie nowości, no cały czas coś tutaj się po prostu dzieje, czyli tak naprawdę oni cały czas szukają nowych inwestorów, a wiadomo, im więcej będą mieli potencjalnych zainteresowanych, no to tym szybciej po prostu dostaniemy też nasze środki, nasze finanse, ponieważ bardzo często co chwilę praktycznie mam zapytania, kiedy wreszcie z tego projektu będą pieniądze. No generalnie, no to wiecie, to jest projekt, który wymaga czasu, tak? Trzeba się uzbroić tutaj w cierpliwość. Więc tak teraz dosłownie w kilku krótkich zdaniach powiem tylko, o co chodzi dla osób, które jeszcze może nie wiedzą. No generalnie jest to technologia rewolucyjna, która no tak naprawdę może nie jest nowa, ale w tej chwili jest wdrażana po prostu na taką masową skalę, tak? Chodzi oczywiście o technologię strunową, ponieważ możemy zauważyć, że takie kolejki, no to na przykład w górach mamy już takie kolejki liniowe, ale oczywiście tutaj nie do końca możemy Skyway porównywać do takich kolejek, no bo to jest niby podobne, ale jednak coś innego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim będzie to dużo szybsze od innych środków transportu, do 500 km na godzinę, przypominam. Dodatkowo w porównaniu do innych środków transportu ta kolejka jest dużo bardziej ekonomiczna, także no, tak naprawdę wiele państw chce mieć tą kolejkę u siebie, już wstępnie zadeklarowało, że chce tą kolejkę mieć u siebie, ale wiadomo, że oni też nie będą kupować kota w worku, czyli muszą zobaczyć ten prototyp, a ten prototyp w tej chwili jest budowany, przypominam, na Białorusi oraz w Australii oraz jeszcze teraz w Indiach już będzie też budowana tam trasa, tak? Dlatego widzimy, że cały czas ten się projekt rozwija. Tutaj chciałam tylko powiedzieć wam takie podstawowe fakty. Jeżeli chodzi o budowę 1 kilometra trasy Skywaya, no to jest to 3 do 5 milionów dolarów. Natomiast porównując przykładowo z autostradą oraz z metro, no to powiedzmy autostrada to nie jest środek transportu, no ale jakby tak relatywnie tutaj odnoszę do tego, że jeżeli jakiś kraj miałby się zdecydować na kolejną autostradę, to za 1 kilometr musi zapłacić 10 milionów dolarów, tak? A jeżeli miałby się zdecydować na taką kolejkę, no to w tym momencie zapłaci tylko 3 do 5 milionów dolarów, tak? Za 1 kilometr
trasy. Dlatego właśnie Państwa widzą tutaj dużą szansę, ponieważ taka kolejka jest po prostu dużo bardziej ekonomiczna i naprawdę warto ją u siebie mieć. Tutaj już mówiliśmy to, że tutaj są te prototypy cały czas budowane. Jeżeli ktoś nie wierzy, można też się przyjechać osobiście do miejscowości Morina Gorka na Białorusi. No oczywiście można też się przyjechać do Australii i do Indii, gdzie tam również te prace się rozpoczęły, no ale wiadomo, że jest to trochę dalej. Również wstępnie zainteresowany jest minister transportu Słowacji, także widzimy, że coraz więcej podmiotów tu się włącza. I tak jeszcze gwoli przypomnienia, tak, to też nie jest projekt nowy, ponieważ tak naprawdę jest rozwijany od 40 lat, tylko od razu powiedzmy, że koncept po prostu technologii jest rozwijany od 40 lat, a sam projekt, pieniądze zaczęły być gromadzone na ten projekt 3 lata temu, kiedy tutaj właśnie twórca Wam pokazuje, Anatolij Junicki, wynalazca, 140 wynalazków on stworzył, zadecydował właśnie 3 lata temu, że zaczyna po prostu zbierać pieniądze na ten projekt. Tutaj jeszcze za chwilkę to Wam pokażę, ale teraz chcę Wam powiedzieć, że 3 lata temu za 1 dolar mogliśmy dostać 1500 akcji, tak? W tej chwili, zauważmy, nie jest już tak kolorowo, ponieważ de facto za 1 dolar mamy około 200 akcji i wiadomo, w tym roku na pewno będą podwyżka cen akcji będzie, tak? W zeszłym roku, przypominam, było 2 razy podskoczyła cena akcji. W tym roku na pewno też tak będzie. Już też osoby pytają mnie, kiedy to nastąpi. Niestety tego dokładnie nie wiemy, ale wiadomo, no, że im szybciej kupimy te pakiety, tym lepiej, ponieważ będzie to jeszcze cena stosunkowo tania, tak? A ja sądzę, że jako że rok 2016 był przełomowym rokiem dla firmy, to 2017, czyli ten rok, na pewno będzie tylko lepszy, ponieważ na koniec tego roku jest planowany koniec zakończenia prac właśnie na Białorusi, czyli będzie ten prototyp kolejki zbudowany. I oczywiście jak to będzie ukończony ten prototyp, no to wtedy to powinno przyspieszyć jak najbardziej podpisywanie kontraktów z inwestorami i co dalej za tym idzie, przyspieszy to wejście firmy na giełdę, tak? Dlatego ten rok jest też jeszcze dla firmy no, zdecydowanie decydujący. I tutaj wcześniej, tylko tutaj dla osób, które nie wiedzą, to chciałam powiedzieć, że firma też była na międzynarodowych targach transportu, pokazała tam właśnie te swoje wagony, tak? Także wszystko jest jak najbardziej realne, warto w tym projekcie uczestniczyć. I tak naprawdę ty sam decydujesz, czy chcesz dołączyć do tego projektu teraz, czy potem, kiedy na przykład cena akcji skoczy do 1 dolar jedna akcja, ponieważ tak zdecydowanie jestem pewna, że tak będzie, no ponieważ, no mówię, no to jest międzynarodowa firma, więc dziwne by było, gdyby nie weszła na giełdę po cenie 4 zł za jedną akcję, tak, bo de facto tak to można przeliczyć. Przykładowo nasze PZU polskie weszło na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję. Zresztą w tych umowach, które tam podpisujemy, mamy w panelu, na biurze zresztą pisze, że IPO, czyli Initial Public Offer, pierwsza publiczna oferta na giełdzie właśnie będzie wynosić 1 dolar za jedną akcję. Tego firma de facto nam to gwarantuje. I teraz oczywiście ktoś jeszcze może tutaj zapytać, no dobra, tyle, tylko ile akcji było PZU, a ile Skyway Capital, pisze Dawid. No to też wiadomo, Dawid, masz rację, ale zauważ, że PZU, no to jest tylko takie, no powiedzmy to polskie podwórko, tak, a tutaj de facto no to jest na cały świat, więc to jest zupełnie inna skala, nie za bardzo też, no ja myślę, że można to ja to porównuję tylko po to, żeby po prostu pokazać pewne tutaj zależności. I teraz tak, osoby pytają mnie, czy kiedy pod koniec tego roku 2017 jedna akcja będzie równa 1 dolar, tak? Już przewidują właśnie eksperci, że wtedy będzie
taki mniej więcej dyskont. Czy to oznacza, że już wtedy będziemy mogli te akcje sprzedać? No odpowiadam, że nie, tak, ponieważ musimy czekać na wejście firmy na giełdę i wtedy będziemy może mogli sprzedać nasze akcje. Oczywiście są osoby, które zauważyły, że jest jeszcze opcja otrzymywania dywidend tylko z tego tytułu, że posiadamy akcje. Jeżeli jesteśmy akcjonariuszami, to takie jest po prostu prawo, że możemy, firma może zdecydować, że dostaniemy nasze dywidendy, zanim wejdą na giełdę. Takie jest po prostu prawo, tak? Czyli jest taka prawna możliwość. No ale czy firma tak zdecyduje, że zanim wejdą na giełdę, już będziemy mogli otrzymywać dywidendy? Nie wiadomo, tak? Raczej, jak mówię, rozmawiałam z nimi osobiście, face to face, na żywo, no to powiedzieli mi, że jak firma wejdzie na giełdę, no to wtedy albo mamy do wyboru sprzedać wszystkie nasze akcje, czyli przykładowo ktoś ma, no strzelam, tak, 500 000 akcji, to wówczas liczymy to wszystko razy 1 dolar, czyli dostaje 500 000 dolarów, tak? Czyli tak to w tym momencie liczymy i wtedy po prostu firma zobowiązała się, że wówczas odkupi te wszystkie akcje od nas, jako od udziałowców. Albo oczywiście możemy zatrzymać nasze akcje i po prostu wybrać opcję dywidend, które będą wypłacane, tutaj tak po prostu mówią standardy, w trybie rocznym, czyli w trybie rocznym tylko z tego samego tytułu, że kupiliśmy te akcje we właściwym czasie, będziemy dostawać swoje dywidendy, tak? Oczywiście nie muszę chyba tutaj przypominać, że akcje są też dziedziczne, także możemy też to przepisać na przykład na swoje dzieci. Co jeszcze tutaj jest ważne? To już mówiliśmy, tak, że możemy otrzymywać z tego projektu dywidendy nawet dożywotnie, czyli zapewniasz sobie dodatkowe źródełko dochodu. Okej, no ktoś powie, że dywidenda w trybie rocznym, nie jest to w pełni satysfakcjonujące, no bo każdy by wolał, wiadomo, dostawać tą wypłatę miesięcznie, no ale wiecie, no ja też uważam, że lepszy ryc niż nic. Zresztą jeżeli będziesz w tej chwili, zakupisz odpowiednią ilość akcji, to ta dywidenda roczna będzie, myślę, satysfakcjonującą kwotą dla ciebie. Także tak naprawdę ty sam w tej chwili musisz się zdecydować, czy chcesz z każdej zainwestowanej złotówki otrzymać 5000 złotych zwrotu. To już jest pytanie do ciebie, każdy odpowiada sobie sam. Jeżeli jeszcze nie masz tutaj konta, no to proponuję, żebyś skontaktował się z osobą, która cię tutaj zaprosiła. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ zaraz jeszcze powiem o promocji, która trwa do 20 stycznia. Tutaj za chwilkę o tym powiemy. Także na razie skupimy się na pakietach, czyli mniej więcej... Jakie? Znaczy nie, to nie jest mniej więcej, tylko de facto na ten moment takie są ceny, ale oczywiście wszystko się może zmienić, tak? Ale firma też, gdyby była zmiana cen akcji, firma zawsze nas uprzedza tak około 2 tygodnie przed zmianą cen akcji, także tak to wygląda. W tej chwili mamy za 25 dolarów miesięcznie, mamy ten pakiet 22 tysiące udziałów, za 50 dolarów miesięcznie mamy pakiet 40 tysięcy udziałów, potem odpowiednio za 100 dolarów, za 200 i za 300 mamy proporcjonalną ilość udziałów i są to, uwaga, tutaj pakiety ratalne, tak od 8 do 10 miesięcy, tylko ten pakiet różowy ostatni to jest na 2 raty, tak? I mamy oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi rat, nie chce się bawić w raty, mamy również pakiety jednorazowe. No najniższa kwota wejścia tutaj to już jest naprawdę nisko, 15 dolarów to stać chyba każdego, tylko oczywiście ten pakiet za 15 dolarów, no to nie ukrywajmy, że raczej opłacalny nie jest, ponieważ jeżeli ktoś w tej chwili zakupi za 15 dolarów pakiet, dostaje 450 akcji, czyli kapitalizacja przyszła według tego, co liczymy, 450 udziałów razy 1 dolar, no to jest 450 dolarów, tak? Nie wiem jak Was, ale mnie taki zysk nie satysfakcjonuje, dlatego oczywiście zachęcam tak, żeby mieć jak najwięcej tych udziałów. Oczywiście, jeżeli wierzycie w ten projekt, uważacie, że to ma przyszłość, ja uważam, że tak, bo taka technologia po prostu jest potrzebna. Mamy również tutaj pakiety na dziecko, mamy pakiety 80 tysięcy, 65 dolarów miesięcznie to kosztuje lub ten pakiet wyższy 194 tysiące i wtedy pakiet kosztuje 150 dolarów
za miesiąc, tak? Czyli każdy wybiera to, co jest dla niego najbardziej odpowiednie. Mogę tylko podpowiedzieć, że jeżeli tutaj miałabym dziecko, no to zdecydowanie decydowałabym się na ten pakiet 80 tysięcy udziałów minimum, ponieważ tutaj, zobaczcie, mamy ratę $65 miesięcznie, a ten pakiet taki porównywalny, jeśli chodzi o cenę, $50 miesięcznie, to jest połowa udziałów mniej, tak? Bo tutaj mamy 40 tysięcy, tam mamy 80 tysięcy, dlatego warto zdecydowanie kupić ten pakiet na dziecko, tak? Tylko no niestety to dziecko, że tak powiem, trzeba, niestety trzeba posiadać je. Czyli jeżeli, no i masz taką możliwość, to jak najbardziej polecam ten pakiet, bo po prostu przelicznik akcji jest dużo bardziej korzystny. Tutaj mamy również pakiety ratalne dla większych inwestorów, dlatego tak naprawdę tutaj cenowo jest pułap dostępny dla każdego absolutnie. Tutaj mamy również pakiety, które można opłacać z programu partnerskiego, to jeszcze o tym powiemy za chwilę. I teraz skupimy się na tej promocji, tak, ponieważ jeżeli są tutaj osoby, które już są w projekcie, no to pewnie już słyszały o tej promocji. De facto tak, do 20 stycznia, czyli jeszcze zostały 3 dni, mamy możliwość udziału jakby w tej promocji i polega to na tym, że opłacamy 3 raty z góry i dostajemy dostajemy 15% więcej udziałów, tak? Tylko z tego tytułu, że opłaciliśmy 3 raty z góry, czyli ta promocja, jeszcze raz przypominam, ona obowiązuje do tych pakietów, które tutaj wcześniej pokazywałam, czyli to $25, $50, $100 i 200, to są oczywiście raty, tak? Czyli w tym momencie, żeby Wam to tak unaocznić, $25 razy 3, no to $75, w tym momencie dostajemy, jeżeli płacimy 3 raty z góry, dostajemy 15% więcej akcji. Dlatego ja sobie sama też już kupiłam te pakiety świąteczne, no świąteczno-sylwestrowe powiedzmy, i uważam, że jest to bardzo fajna opcja, ponieważ uwaga, normalnie takich bonusów po prostu nie ma, a jeżeli już są, no to trzeba spełnić określone wymogi, na przykład zaprosić osoby i tak dalej, tak? A w tej chwili no mamy po prostu 15%. Firma daje nam tylko z tego tytułu, że opłaciliśmy 3 raty z góry na wybranym przez nas pakiecie. Także warto się zainteresować. To już jest tutaj nieaktualne, bo to było do końca roku. Jeszcze tutaj dwa dosłownie słowa o programie partnerskim i potem przejdziemy już do Waszych pytań, jeżeli oczywiście takowe będą. Program partnerski no, polega oczywiście na tym, że jeżeli mamy osoby, które według nas byłyby zainteresowane, to po prostu możemy im powiedzieć o tym projekcie. I uwaga, takie prowizje z tego programu partnerskiego możemy nawet wypłacać już w tej chwili, albo możemy sobie po prostu za zarobione w ten sposób pieniądze kupić kolejne akcje, tak? Także to już, co zrobimy z tymi pieniędzmi, to już należy do nas. Tutaj Wam jeszcze daję procesor do wypłaty. Jeżeli oczywiście ktoś jest w ogóle zainteresowany udziałem w programie partnerskim, no bo wiadomo, że to nie każdy po prostu lubi zapraszać, chce zapraszać. Ale jeżeli uważasz, że projekt jest po prostu wartościowy, warto komuś o tym powiedzieć, no to myślę, że można tutaj dodatkowo zarabiać w ten sposób. No tutaj co powiem, to tyle, że zarabiamy po prostu od 4 poziomów do 24 poziomów, czyli tak naprawdę pokażcie mi taki drugi marketing, który daje takie możliwości zarabiania. No ja szczerze mówiąc o czymś takim nie słyszałam, żeby było aż do 24 poziomów w głąb, tak? I jeżeli nawet jesteśmy na darmowym koncie, czego oczywiście nie polecam, bo lepiej rzeczywiście mieć te udziały kupione, no to już z tego tytułu, że zarejestrowaliśmy się za darmo, zarabiamy z 4 poziomów, tak? Czyli 15%, 4%, 2%, 1%. No i tutaj mamy kolejne kwalifikacje. Teraz nie chcę tego dokładnie omawiać, bo to mamy wszystko w szczegółach też w panelu opisane. Jeżeli po prostu im więcej zainwestowaliśmy, im więcej partnerów zaprosiliśmy, to po prostu przechodzimy na te kolejne kwalifikacje i w tym momencie osiągamy jakby możliwość zarabienia z coraz większej ilości tych poziomów z naszej po prostu struktury.
Także tego teraz dokładnie nie będziemy omawiać. Jeszcze tylko powiem, że firma osoby aktywne w programie partnerskim nagradza dodatkowo takimi bonusami, że na przykład w Twojej grupie są kupowane pakiety w przeciągu miesiąca, to możesz na przykład zamiast 15% z pierwszej linii zarabiać 18%. Bo po prostu firma zobaczy w którymś momencie, że jesteś aktywny i da Ci na przykład dodatkowy procent, tak? Czyli tutaj wszystko, jeśli chodzi o ten program partnerski. Też chciałam powiedzieć, że jeżeli są osoby, które chciałyby polecać, ale nie czują się mocne w polecaniu, mogę dać im taki system do zapraszania na automacie. To działa tak, że podajecie mi po prostu swój link, a ja w tym momencie uruchamiam ten system i ten system co dwa dni wysyła linki, nasze wiadomości z waszym linkiem polecającym, tak? Tylko wiadomo, że taki system też trzeba na przykład promować, ale de facto on robi całą robotę za was. Gdyby chciał coś, ktoś chciał coś takiego otrzymać, no to najlepiej do mnie napisać na maila. Tutaj Marcin pyta, do bonusu 3 raty od razu trzeba zapłacić, czy w dowolnym programowym czasie ratalnym? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję Marcin, że o to zapytałeś. Trzeba od razu 3 zapłacić, tak? Trzeba zapłacić 3 raty z góry, żeby był naliczony bonus. Ok, no i teraz tutaj zakończenie oraz jeżeli będą pytania, to oczywiście odpowiem. Czy ten projekt jest realny? Jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko w każdym biznesie jest zawsze, tak? Tego nie możemy powiedzieć, że w jakimś biznesie nie ma ryzyka, bo nie ma pewnych biznesów tak naprawdę. Ale uważam, że na ten moment, na ten projekt jest zaangażowanych tyle międzynarodowych podmiotów, że z pewnością odniesie on szybki sukces. Znaczy już zresztą odniósł sukces, no ale jeszcze czekamy na ten sukces finansowy, tak? I międzynarodowe targi transportu, w których uczestniczyła ostatnio firma, potwierdzają fakt, że jest to przedsięwzięcie jak najbardziej realne oraz dodatkowo również ten już pokaz tego prototypu, który odbył się w roku zeszłym, czyli firma pokazała, jak ta kolejka już docelowo będzie wyglądać, to też jest sukces, tak, że już ta budowa naprawdę tam ruszyła ostro. Oraz to już tutaj omawialiśmy, tak? Kiedy firma wejdzie na giełdę, kiedy otrzymam swoje dywidendy, nie wcześniej niż 2018 rok, ponieważ na końcu 2017 roku, czyli w tym roku, pod koniec tego roku firma zakończy budowę tego prototypu, tak? I tak jak mówiłam, to powinno wszystko przyspieszyć. Powinna firma zacząć podpisywać kolejne kontrakty i w tym momencie to przyspieszy znacząco wejście na giełdę firmy, tak? Czyli tak naprawdę końcówka tego roku będzie decydująca. Dawid, piszesz tutaj do Andrzeja, ale Andrzeja no nie ma, tak? Bo jeżeli byłby Andrzej, to by prowadził webinar, tak? Andrzej jest w tej chwili na wyjeździe. Jak wróci do domu, pewnie ci odpisze, tak? Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, jeżeli jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych, czyli tak zwany IZIN. I tak naprawdę no, widzimy, że wszystko jest tutaj realizowane 100% zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Jeszcze przypominam, warto te certyfikaty tutaj pamiętać o tym, że jeżeli tylko skończy na przykład nam się płatność za ostatnią ratę, czyli spłacimy cały pakiet ratalny, to wtedy pokazuje się nam certyfikat do pobrania w panelu oraz również jeżeli mamy pakiet jednorazowy, to wtedy certyfikat pokazuje nam się od razu. Też potrzebna jest weryfikacja. Przypominam, w panelu trzeba wysłać skan dowodu swojego osobistego oraz trzeba wysłać oprócz tego potwierdzenie rachunku, tak? Czyli nie wiem, faktura za telefon, cokolwiek, tak? Tak jak mówiłam, jeżeli są tutaj osoby, które po prostu jeszcze nie mają konta, jakby sugeruję, żeby skontaktowały się z osobą, która Was tutaj zaprosiła, bo naprawdę uważam, że warto.
Zresztą no, ty sam to ocenisz, tak? Sam to ocenisz, ja tutaj nikogo specjalnie nie namawiam. Po prostu... Halo, halo, oj, przepraszam, pan mnie wyrzuciło. Dobrze, odpowiadam teraz na wasze pytania, bo ja już w sumie prezentację skończyłam. Patryk pisze, co zrobić, żeby firma wysłała ten certyfikat do mnie do domu? Fajnie, że takie pytanie zadałeś. Generalnie mamy w panelu taką opcję, tak? Jak wejdziesz sobie na zakładkę inwestycje i potem moje certyfikaty, to tam będziesz widział wszystkie certyfikaty za wszystkie swoje udziały, tak? I w tym momencie tam przy tym certyfikacie będzie taka zakładka zapłać za dostarczenie certyfikatu do domu i w tym momencie należy to kliknąć i uzupełnić swoje dane adresowe i wtedy firma wysyła certyfikat do domu. Zaznaczam, że nie trzeba zamawiać certyfikatu do domu. Elektroniczny certyfikat jest tak samo ważny, tak? Bo wszystkie nasze te udziały są księgowane w takim głównym rejestrze, także na pewno Twoje udziały są tam zaksięgowane, ale jeżeli ktoś mimo wszystko chciałby mieć potwierdzenie na papierze, no to wtedy niestety, ale dostarczenie certyfikatu kosztuje oraz druk certyfikatu kosztuje i to jest koszt $10, tak? Także tutaj już odpowiedziałam Patryku na pytanie. $10 kosztuje zarówno druk, jak i wysyłka. Ok, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Także przypominam, promocja trwa do 20 stycznia. Ja uważam, że to jest naprawdę szansa, ponieważ przy tych innych pakietach, które teraz kupujemy, no to niestety już takich bonusów fajnych nie ma, bo mówię, trzeba na przykład tam zapraszać osoby, żeby dostawać bonusy w akcjach. Także jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, to lepiej skorzystać teraz. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czekam jeszcze chwilkę. Okej, okay, mamy pytanie. Co należy zrobić, jeżeli komuś skończyła się ważność dokumentu i ma nowy? No, generalnie tak to wygląda. Czy już, Dariuszu, masz zrobioną weryfikację w panelu, czy jeszcze jej nie robiłeś? Czy wcześniej już robiłeś weryfikację, tak? Jeszcze nie, no to tym lepiej, ponieważ tak, jeżeli masz nowy dokument i jeszcze wcześniej do firmy nie wysyłałeś tego starego dokumentu, no to po prostu wyślij ten nowy dokument, tak? Czyli tutaj sprawa jest, że tak powiem, jasna. Wyślij po prostu nowy. Teraz tak, wiadomo jak się zmieni ilość akcji, czy masz jakieś info, nie mamy jeszcze informacji, ale już w zeszłym roku było taka sytuacja, że firma zawsze nas informuje tak około 2 tygodnie wcześniej, że będzie zmiana dyskontu i również na stronie wtedy pojawia się taki zegar i ten zegar tam odmierza czas do zmiany dyskontu. Także to na pewno będzie nas, poinformuje nas z wyprzedzeniem, nie zrobią czegoś takiego, że z dnia na dzień nagle się te pakiety i ilość akcji radykalnie zmniejszy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie ta zmiana.
Patryk pisze. Z prowizji dostajemy tylko pieniądze plus z pierwszej linii procent w akcjach, tak? Bardzo dobre pytanie. Tutaj generalnie tak, wcześniej było coś takiego, że owszem, dostawało się również nie tylko te procentowe wynagrodzenia w dolarach, czyli to na przykład 15%, ale jeszcze z pierwszej linii dostawało się 7,5% jakby bonusu w akcjach, tak? Czyli nie tylko w dolarach, ale również w akcjach. W tej chwili została wprowadzona zmiana i akcje dostajemy tylko wtedy, jeżeli już mamy poziom lidera, czyli jeżeli już mamy kwalifikację lidera, to dostajemy bonus w akcjach. Także no tak to firma tutaj postanowiła, no pewnie też ilość akcji tych ma ograniczona, więc nie może każdemu dawać, że tak powiem, tych akcji cały czas gratis. Poprzednie certyfikaty są z danymi ze starego dowodu. No trudno, no to trzeba wysłać nowy, trudno. Myślę, no, że przecież to jest, oni muszą też to zrozumieć, tak, że de facto no, komuś się dowód skończył, tak. Czy to należy podać w korespondencji z supportem zmiana dowodu? Ja bym szczerze mówiąc, najpierw bym im wysłała dokument, tak, robisz tą nową weryfikację, albo wysyłasz dokument do tych certyfikatów, załączasz tam skan, a potem dopiero jeśli coś będzie nie tak, oni coś tam będą się czepiać, no to wtedy dopiero bym z nimi tam pisała, tak? Na początek po prostu bym wysłała dowód, to jest twój aktualny, ważny dowód, tak? Także tak bym zrobiła. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Staram się na wszystkie odpowiadać. Dobra, to daję jeszcze minutkę na pytanie. Jak nie mamy pytań, to kończymy. Okej, okay, chyba już nie mamy pytań. Jeżeli jeszcze jakieś pytania, to najwyżej do mnie na maila czy tam na Skype'a. No i tyle. I dzięki bardzo tutaj za uwagę. Kończymy w takim razie. I przypominam jeszcze raz, promocja trwa tylko do piątku. Włącznie. Okej, okay, to dzięki bardzo i miłego wieczorku. Wam życzę.